Dobry wieczór, kochani. Mamy 31 lipca 2023 roku. Godzina 20. Zaczynamy dzisiaj premierę. Dzisiaj Need, Bus and Tram. Tak jak zapowiedziałem, dzisiaj pod lupę weźmiemy wszystkie linie trolejbusowe będące w systemie zaprogramowanym gry przez Needbana. Zanim jednak do tego przejdziemy, jeśli jesteście nowi na kanale, ale do mnie powracacie po wieloletniej przerwie, to zapraszam do subskrybowania kanału, klikając na to czerwony przycisk na dole, zostawcie dzwoneczek, byście otrzymywali powiadomienie o nowych produkcjach oraz pamiętajcie, że do 15 sierpnia idziemy po 1000 subskrypcji, a widząc jak szybko nam idzie po prostu rozrost po prostu subskrybentów was, naszej społeczności, to wierzę, że do tego 15 sierpnia uda się to zrobić. Wysyłajcie także pytania koniecznie w prywatnej wiadomości na fanpage'u Artens Raid. Link do fanpage'a macie w opisie filmu oraz wyznajcie w komentarzach. No, tyle z oświadczeń parafialnych. Oglądajcie do końca, bo dzisiaj przejeżdżamy wszystkie linie trolejbusowe. Oczywiście pojedziemy od trolejbusem bateryjnym. Tak będzie najłatwiej. Więc jesteśmy już na Need, Bus and Tram. Jeszcze muszę zdążyć z nagraniem wrzutu, bo wiadomo, dzisiaj jest sesja na Warszawie Brudna, więc zamierzam po prostu na niej też być, więc dzisiaj na tapet weźmiemy sobie może Solarisa trzeciej generacji elektrycznego. Też jest bateryjny. W temacie idealnie. Trolejbus. Jedziemy. Robimy przejazd techniczny. I ustawimy się tutaj na razie. Dobra. Ustawione. I teraz sprawdzimy sobie, jakie mamy tu linie. Dokładnie mówiąc, mamy linię od numeru 20 do 25 włącznie. Kiedyś była linia 30, 29, ale numeracje się zmieniły po rozbudowie sieci. Na przykład nie ma już linii, była też chyba 31. Taka linia, która jechała do miejscowości Młynka, gdzie kiedyś była pętla, ale to stare dzieje. Teraz aktualnie tam się tak rozbudowało w rejonie Młynki, Lwówka i doszły również te jeszcze inne mniejsze miejscowości, między innymi Okleśna. Więc przedstawię wam, jakie są linie. Linia 20 kursuje na trasie z Blachowni do Żwirów. 21 jeździ z Blachowni do Placu Wolnica. Następnie mamy linię 22, która jeździ do Żwirów z Placu Wolnica. 23 jeździ z Kochłowic do Górki Narodowej, jako jedna z niewielu linii, która zaczyna na Kochłowicach oczywiście. Chyba nawet jedynych. 24 zaczyna z Blachowni, jedzie na Górkę Narodową. 25 jeździ z Placu Wolnica na Rynek Główny, gdzie nie ma sieci i tam przydają się trolejbusy bateryjne. Żeby to ładnie rozplanować, to myślę, że zaczniemy od trasy, która nas najbardziej zainteresuje aktualnie, czyli chyba wybierzemy się najpierw na linię numer 22 i pojedziemy z Placu Wolnica na Żwiry, potem pojedziemy linią 20, która zawiezie nas na Blachownię, następnie linią 21 pojedziemy na Plac Wolnica. 23 potem będzie trzeba jakoś włączyć. Tak. To wtedy pojedziemy sobie przejazdem technicznym z Blachowni na Kochłowice i z Kochłowic pojedziemy na Górkę Narodową, skąd już przejedziemy na 24, który zawiezie nas na Blachownię znowu i zrobimy przejazd techniczny na Kochłowice, na Kochłowice, na rynek i z rynku pojedziemy na Pozwolnicę. Dzięki temu w jednym odcinku zaliczymy dzisiaj wszystkie linie, które są typowo systemowe. Zapraszam, jedziemy na pierwszą pętlę, czyli na
plac Wolnica. Czy będzie jakaś autorska linia? Powinna być. Na koniec wybierzemy po prostu się na moją autorską linią numer 32. Tak? Czy nią H? Nią H. Matko, zmienia numer przecież. Która jest linią trolejbusową. I taka ciekawostka. Niedługo te linie, które są właśnie tutaj systemowe, ja osobiście na swojej listy dodam. W sensie będą miały identyczne trasy, ale będą miały zmianę numer, zmianę oznaczeń, literowe. Specjalnie tak zrobię, żeby to ładnie wyglądało. Więc na przykład linia 22 to będzie linia A, 21 to linia B. Nie, albo ja jeszcze coś wymyślę. Albo 20 to będzie linia B, 21 linia C, 23 i 24 to będą kolejności D i E, i FK to będzie 25. Czyli FK będzie jeździła na rynek główny. Tak myślę. Linia G. Myślę, że wtedy uruchomię linię G. Osobiście jeszcze ze swoich linii. Linia H będzie wtedy się wpasowała po prostu w to, co jest. Linia H jeździ z Kokłowic na Kozanów trochę inną trasą. Jeszcze mnie pamięć nie myli, albo dubluje się gdzieś. Nie, jedzie inną trasą aktualnie. Nie ma dubla. Chyba. Nie pamiętam, jak jeździ moja linia, to sobie ją przerabiłem po prostu na żywo na odcinku. Dobra. Włączamy się z linią 22 z Nażwili. I tak. Właśnie popełniłem błąd. Z przyzwyczajenia wjeżdżając na przystanek autobusowy. Nie robimy tak normalnie. Nie robimy tak normalnie. O. Pif, paf. Plac Wolnica. Dobra, kochani, jedziemy. Następny przystanek. Dworzec Główny PKP. Main Railway Station. Linia 22. Kierunek Żwiry. Oczywiście włączę nawigację, żeby było łatwiej. Bo sobie teraz o nim przypomniałem. Dworzec Główny PKP. Main Railway Station. Linia numer 22. Kierunek Żwiry. Następny przystanek. Warszawska. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. Jedziemy na bateriach cały czas. I tak będziemy jeździć do końca odcinka, najbezpieczniej. Nie chce mi się go podpinać po prostu do sieci. Biorąc też pod uwagę, jak on bardzo często wypada z tej sieci. Czasami wjadę na kolejne i tym podobne, to jest problem. O, i tutaj była typowa kolejna na torowisku. To już by nam patyki wypadły. Warszawska. Tutaj trochę helper troszkę myli. Zresztą jest tylko na wprost, brakuje helpera do skrętu, więc mówię od razu, skręcamy w lewo. Tutaj skręcamy koniecznie w lewo.
czyli ten błąd z Clipperem dalej nie został naprawiony. No, ale to zdarza się. Następny przystanek. Mrożka. Mrożka. I tutaj pamiętać, że jest ograniczenie do 50 na godzinę. Bo łapie nas fotoradar. Jest. Idealnie, udało się. Teraz już teraz wyjeżdżamy z zabudowań, możemy przyspieszyć. Następny przystanek. Lwowska. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe oraz autobusowe. Dobra, uznajmy, że przejechała na pomarańczowym. Ten jeden raz. Teraz już będę musiał mocno uważać, żeby pamiętać zwolnić wcześniej, zawczasu. Nie przewidziałem, że to światło się zmieni tak szybko. Lwowska. Czekamy na zielone, ale już zamknę drzwi. O, idealnie zamknąłem i już jest zielone. Ostatni przystanek teraz będzie. Skręcamy w lewo i jedziemy. Następny przystanek. Żwiry. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. Przystanek końcowy. Żwiry. Przystanek końcowy. Teraz przechodzimy na linię numer 20. Do Blachowni. I już jedziemy, bo przyjeżdżamy, zmieniamy wyświetlacz i kierujemy się na Blachownię. Niektórzy mogą sobie zrobić nawet dłuższy postój. Następny przystanek. Lwowska. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe oraz autobusowe. Przepraszam, tak się... Zadłowiłem się aktualnie trochę. Śliną. Lwowska. Boże. Co jest? Kurde. Nie było nigdy problemu w tym, na tym przystanku. Teraz skręcamy w lewo, w prawo. Za duże skręty wyrobiłem, sorry. Następny przystanek. Mrożka.
który wyrobił na zakręcie. Fotoradar obowiązuje na tym trasie tylko w jedną stronę, co trochę jest dla mnie głupie. Jeżeli już jest fotoradar, to powinien działać, powinien być druga taka tablica w drugą stronę. Dlatego ja z grzeczności zwolnię. Mrożka. Dobra, lecimy już dalej. Następny przystanek. Warszawska. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. Warszawska. No nie, znowu helpa brakuje. Jep. Brakuje helpa. Podpowiedź macie, jak tam jest blach, się wyświetla blachowania, znaczy, że skręcacie w lewo. Następny przystanek. Blachownia PKP. Możliwość przesiadki do pociągów podmiejskich. Blachownia PKP. No to jedziemy dalej. Następny przystanek. Blachownia. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. Tutaj jest chleb na pętle. Blachownia. Przystanek końcowy. Dobra. 20 i 22 mamy zaliczone. Zostają nam teraz. Przechodzimy na linię 21. Od razu jedziemy. No nie, LWDF tutaj od razu pozdrawiam, przez to, że wszedł. Następny przystanek. Blachownia PKP. Możliwość przesiadki do pociągów podmiejskich. Blachownia PKP. Nie mam czasu na odpisywanie. Następny przystanek. Warszawska. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. Warszawska. Jedziemy na prosto i już w kierunku dworca. Następny przystanek. Dworzec główny PKP. Main Railway Station. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe, trolejbusowe oraz do pociągów podmiejskich i dalekobieżnych.
O tej zapowiedzi zapomniałem, 1:22. No ale dobra, zdarza się. Dworzec główny PKP, Main Railway Station. Kurde, elf daw! Nie lubię jako... Następny przystanek. Dworzec... Następny przystanek. Plac Wolnica. Przepraszamy za błąd zapowiedzi. No dobra, niech już będzie 22. Dobra, dojechaliśmy do placu Wolnicy. Plac Wolnica. Przystanek końcowy. Prosimy o opuszczenie pojazdu. Dobra, robimy przejazd techniczny na Kochłowice i włączamy się w trasę 23, którą pojedziemy na Górkę Narodową. My skończymy na placu Wolnicy za odcinek. W sensie, nie skończymy na placu Wolnicy za odcinek. Skończymy na Kozanowie. Sorry, już mi się myli. Aha. Dobra. Dobra, Elfdach pojedzie na 24, mam nadzieję, że zrozumią. Tutaj go pozdrawiam na odcinku.
Dobra, ja tymczasem muszę zjechać na pętlę. Kurka na... Boże, Kochłowice. Gdzie włączymy się w trasę linii 23. Mam nadzieję, że jeżeli już dojdzie do spotkania, to na górce mu powiem, że on wszedł na 23, a ja wtedy pojadę na 24 normalnie. No to jedziemy. Linia numer 23. Kierunek. Górka Narodowa. Jedziemy. Przyznam się, że aż tak wszystkie przystanków na trasie nie będę pamiętać, więc... Coś mogę pom... Więc jeżeli nie będę czegoś pamiętał, to po prostu nie będzie zapowiedzi. Następny przystanek. Warszawska. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. Dobra, przyznaję się, że wóz mi się zaciął, dlatego. Warszawska. Helper pokazuje nam jazdę prosto, więc jedziemy prosto. Następny przystanek. Mrożka. Mrożka. Pamiętajmy, że tutaj jest fotoradar. Idealnie. Następny przystanek. Wieczysta. Możliwość wysiadki na inne linie tramwajowe oraz autobusowe. No, jest ryzyko, że my się przez Elfdafem weźmiemy i zdublujemy na Kurczynie. Tam się zjeżdżają 23-24 przecież, no tak. Zobaczymy. Wieczysta. Następny przystanek. Osiedle Zgody. Możliwość przesiadki na inne linie autobusowe. Ops, linie tramwajowe i autobusowe. Bardzo przepraszam, zapomniałem, że tutaj teraz przystanek podziemny ma tramwaj. Osiedle Zgody. I tu kiedyś kończyła 23 i zawracała. A teraz idzie tędy. Ale dalej mogą być realizowane kursy skrócone. Według was zapowiedzi mi się. Następny przystanek. Aleja Pokoju. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe oraz autobusowe. Aleja Pokoju. Jedziemy dalej. Tak się prezentuje między właściwie trasa 23.
to teraz lecimy dalej. Następny przystanek. Górczyn PKP. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe, trolejbusowe oraz do pociągów podmiejskich. Górczyn PKP. Dobra, jedziemy dalej. Zrobiliśmy tutaj interliczenie ciepłego guzika w takim razie. Następny przystanek. Bo nie Kordeckiego na pewno. Bo Kordeckiego jest tam. Hen daleko. Przez Kordeckiego jedzie 24. Sienkiewicza. Nie pamiętałem nazwy, dlatego. Następny przystanek. Nowosądecka. Nowosądecka. Tylko za chwilę poczekamy. Następny przystanek. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. Chociaż tutaj też mogę to powiedzieć, ale dobra. Uwaga, żeby nie przestrzelić skrętu. Skręcamy tym ślimakiem. A 23 wraca w tamtędy. Tamtym ślimakiem, więc no. Żeby nie było pomyłki później, jak ktoś będzie sobie jechał, to jeździcie koniecznie nawigację, a to się pomylić. Już kiedyś pomyliłem ślimaki, bo jechałem, musiałem zawracać wiaduktem. Że wiadukt pojechać do końca wiaduktu i zawrócić. Nie było to, to było tylko wydłużenie czasu. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To nawet nie wiem, czy to nie jest, czy mi się ta pomyłka nie zdarzyła na którymś odcinków z Nida. Możliwe. Dobra, musiałem tak wyjechać, żeby nas... Kurde, nie ściągaj nas na dół. Niestety ściąga nas czasami w dół, czego nie lubię. Trochę tu jest źle wyprofilowane. Następny przystanek. Górka Narodowa. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe, trolejbusowe oraz do pociągów podmiejskich. Przystanek końcowy. Górka Narodowa. Koniec trasy. Ale w Dawowie chyba skazał się pojazd. No dobra. Dobra.
Trolejbusy wjeżdżają na pierwszy przystanek. No i jedziemy. Praktycznie jeżdżę bez postoju dzisiaj, ale tylko dlatego, że chcę jak najszybciej zrobić ten odcinek. Kurde! Przeklęty słup, za blisko tu jest. Jest za słaby. Boże. Szlak mnie teraz trafi. Autorzy, profil skrętu tu jest za ciasny dla trolejbusów. Proszę o powiększenie profilu. Następny przystanek. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe lub trolejbusowe. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. No i znowu tablica niezaprogramowana. Nie. Coś się zacięło i po prostu się nie wyświetliliśmy od razu. Pamiętajcie, nie tym, tylko tym następnym. Ślimakiem. Czy ja muszę mu trąbić, czy ja ci muszę trąbić, żebyś nie skakał? Następny przystanek. Nowosądecka. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe oraz autobusowe. Nowosądecka. No to czekamy na światło. Ja sobie tymczasem otwarzę. Przepraszam bardzo. Sobie w tle odfalę notes i jedziemy. Widzę, że LFD się chyba zresetował. Oj, co jest? Roblox! Już nie jest pierwszy raz, kiedy coś się z Bobloxem dzieje. Następny przystanek. Sienkiewicza. Sienkiewicza. Dobra, w ostatniej chwili ruszyliśmy. Następny przystanek. Kurczyn PKP. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. O matko boska, przestrzelenie światła to jest najgorsze, co może złapać.
Kurczyn, PKP. Na tym odcinku od Górki Narodowej do Górczyna 23 i 24 się wspomagają, następnie się rozdzielają. 23 jedzie prosto w kierunku Alei Pokoju, 24 jedzie w kierunku Kordeckiego. I właśnie my będziemy zaraz skręcać w Kordeckiego. Znaczy do Kordeckiego. Bo my skręcamy w ulicę Krzawniewską. Z ulicy Herbsta. Tak, z ulicy Herbsta w Warzniewską. O ile skręcimy. Co jest? Kto tu namieszał z asfaltem? Boże. Czasami ciężko skręcić, już skręciłem na czerwonym. Musiałem skręcić na czerwonym niestety. Czego nienawidzę. Następny przystanek. Kordeckiego. A kiedyś w ogóle jeszcze z Kochłowic do Górki Narodowej jeździła 40, ale przez to, że 23 zostało wydłużone do Górki Narodowej. Plus, żeby nie było dubla na trasie, to 40 została zlikwidowana. Taka ciekawostka. Kordeckiego. Chwaźniewska. Tak. Następny przystanek. Złocień PKP. Możliwość przesiadki na inne nie autobusowe, trolejbusowe oraz do pociągu podmiejskich. Prawem powiedział tramwajowe. Tramwaje nie jeżdżą na Złocień. Złocień PKP. Następny przystanek. Opolska. Opolska. Następny przystanek. Śródmieście. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe, trolejbusowe oraz do pociągów podmiejskich. Była stacja już stała do Śródmieścia, więc no. Chyba była. Śródmieście. Tak, jest Śródmieście. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe, trolejbusowe oraz do pociągów podmiejskich. Chociaż do tej jest kawałek drogi. Jedziemy dalej. Następny przystanek. Aleja Jana Pawła II. Będę zapowiadał zgodnie z faktycznym stanem tych przystanków, bo nie wiem, czemu lektor w tramwajach zapowiada po prostu Jana Pawła II. No nie, mówcie mi, że... Nie, nie wykoleją się z cudem. Aleja Jana Pawła II. No tak, 24. Dobrze, że chwilę zaczekam. Bo ja miałem zielone aktualnie.
Musiałem tylko przejechać poprawnie. No tak, na tydzień on kurde jedzie. Dlatego też będę zmieniał numerację tych trolejbusów na literowe, bo już się dublują. Numery dublują się z moją numeracją aktualnie, więc no. Niby nie jest to zabronione, ale kiepsko to wygląda. Jak na przykład mamy teraz przykład dwóch 24. Dworzec główny PKP. Main Railway Station. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe, a także do pociągów podmiejskich. A dlatego żeśmy się nie wyświetlali, bo Lwdaw wziął 24 tramwajową. I system zwariował, identyfikując dwie 24. No bo zdarza się. A jakim cudem jeździ moją trasę 24, bo ponieważ Lwdaw dostał akurat ode mnie notatnik z spisem. Niedługo udostępnię go publicznie, po prostu pod linkiem. Na przykład ze strony, z portalu Mega czy coś. Aha, widzę, że komuś się wóz skasował. Jakim cudem ty nagle tu jesteś? Następny przystanek. Warszawska. Musiała coś się zrąbać u niego. Skoro go odbiło aż tutaj. Albo po prostu zdążył się zatransferować do zajezdni, wyskoczył przez płot. No tak, tak bardziej prawdopodobne to jest. A, już wiem co się stało. Jeśli wykoleiłeś się na wysokości zielonki, to się wcale nie dziwię, tam łatwo o pomyłkę. O Jezu, tak samo łatwo o pomyłkę, jak się za mocno wyciągnie trolejbus. Blachowy... Boże, wróć. Warszawska. W ostatniej sekundzie, bardzo dobrze. Że zdążyłeś. Następny przystanek. Blachownia PKP. Możliwość przesiadki do pociągów podmiejskich. Dobra. Nim się odpali nam tutaj wyświetlacz, to... Znaczy wyświetlacz, otworzył nam się... Wiecie co. Szlabany to sobie już zdążę przygotować też linię H, którą później pojedziemy na sam koniec. Stąd mówiłem, żeby oglądać do końca. Następny przystanek. Blachownia. Stąd wyjątkowo ten odcinek będzie trochę dłuższy niż pół godziny, ale cóż. Jak mówiłem, ja nagrywam, jak cóż, to staram się nagrywać wszystko. Z tramwajami było trochę inaczej, bo je musiałem podzieliłem na dwa odcinki. Autobusy, z autobusami też będziecie ciekawi, też autobusy podzielę na dwa odcinki. Trolejbusy dało się zrobić w jednym odcinku. Bo po prostu tych trolejbusów było najmniej. Albo no chociaż nie tyle najmniej, co najkrótsze trasy, wydaje mi się. Blachownia. Przystanek końcowy. Dobra, musimy sobie ten sposób zrobić. Specjalnie zrobiliśmy sobie przez custom roads, żeby nie było, że przejazdem technicznym wiozę pasażera. Dobra, umyjmy to, że to jest jakaś specjalna linia, która nazywa się zmiana trasy. Rynek główny.
I tak samo zrobimy jadąc na Kochłowicę tym razem. No i zaczynamy ostatnią trasę. Taka szkoda, że nam się tutaj nie wyświetlasz. Nie wiem co się. Nie wiem co się dzieje. Nigdy tu się, jest zawsze problem, żeby trolejbus się tu wyświetlał normalnie. Tu mamy nawet kawałek sieci. A nie! Ej! Ja nawet nie zauważyłem, że tutaj że nawet sieć dobudowano. Dobra, nie było tematu. Czyli jednak jest dobudowana sieć. Kiedyś tu tutaj od ulicy Warszawskiej do rynku jeździło się na bateriach. Następny przystanek. Warszawska, z tego co pamiętam. Ups, trochę nam wóz się trochę zlagował, sorry. Jeszcze widzę, że RFDA zniknął. Kiedyś był jeszcze dodatkowy przystanek, chyba Basztowa się nazywał nawet. W sumie przydałby się tutaj przystanek dodatkowy. Na tym skrzyżowaniu. Tak po prostu. Ej, tu jest jakiś przystanek. Osiedle 30-lecia. Wait, nie wiedziałem, że tu jest ten taki przystanek. Może dlatego, że mega dawno tym odcinkiem nie jechałem i nie miałem pojęcia, że coś tu się zmieniło. Dobra. Czyli mam przystanek osiedla 30-lecia. Wow, już mam nowe pomysły na linię. Dobra, skręcamy w Warszawską z Basztowej. Dojeżdżamy do Warszawskiej. Ręka mi zdrętwiała, aż sorry. Następny przystanek. Dworzec Główny PKP. Main Railway Station. Uda nam się to zrobić, zaliczyć w ciągu godziny tę linię. Odejmując tamte 6-7, tamte 7 minut, które mieliśmy na wstęp i dojechanie na pierwszą linię, to 50 minut nam zajmuje zaliczenie wszystkich tras. Bez przerw oczywiście. Jeżeli robisz przerwy po jakieś 10-20 minut. Dworzec Główny PKP, Main Railway Station. Sorry za wjechanie na chodnik, ale nie wyhamowałem. To... Jakby to powiedzieć... A. Następny przystanek. Plac Wolnica. Już wiem, wrócił mi wątek. To... Przy tych przerwach, jakby były to przerwy po 10-20 minut na krańcu, przejechanie wszystkich linii, właśnie też z przejazdem technicznym pomiędzy na przykład linią 24 a 25 oraz pomiędzy linią 25 i 23, jeżeli już chcemy robić takie kółko ze zmianą tras, to jakieś półtorej godziny by to zajęło, minimum. Plac Wolnica.
przystanek końcowy. Prosimy o opuszczenie pojazdu. Mamy koniec trasy. W związku, że Elfda wyszedł jednak, to zrobimy jednak przejazd techniczny. Robimy przejazd techniczny. Tak, jest dokładnie 50... Udało się, w 50 minut da się zaliczyć tę linię, oczywiście bez przerw. Że tyle co wjeżdżamy, otwieramy drzwi, zmieniamy linię i zamykamy i jedziemy. Na pętlach oczywiście. A praktycznie zaliczyliśmy wszystkie planowe linie. Od 20 do 25. Oczywiście w kolejności 22, 20... 22, 20, 21... A, jeszcze był... Jeszcze był przejazd techniczny właśnie z 21 na Kochłowice, później 23, 24, przejazd techniczny na rynek, 25. Sobie w tej kolejności zaliczyliśmy te trasy, a teraz będzie moja linia osobista, którą sam stworzyłem już dawno temu. Początkowo ona była uzupełnieniem dla 673, które kiedyś istniało. A teraz zamiast 673 jest linia 256, jeśli dobrze pamiętam numer. Tak, 256. Na zupełnie innej trasie. Dzięki temu linia się już nie dubluje i linia H ma oddzielną trasę. Krótszą znacznie od... Od linii numer 156-256. Proszę bardzo. Mogę ją w sumie nazwać linia jako linia H. Boże, jak linia G, ale dobra. 20, 21, 22, 23, 24, 25, to jest 6 linii. A, B, C, D, E, F. Od A do F. Tamte linie będą. Czyli faktycznie mogę nazwać tą linię G, ale niech już zostanie H. Gdzie uruchomione na jakiejś innej trasie po prostu. Człowiek pomyśli na jakie dokładnie. Skoro są akumulatory, to można by zrobić jakieś połączenie, które wspomoże niektóre linie. Linia numer H. Kierunek Kozanów przez Strzemieszyce Park and Ride. I zanim ruszymy, to ja sobie spojrzę szybko na swój schemat, jak tutaj leci. Czekaj, tak, tak, a! Dobra! Częściowo jak 156, tylko potem od... Harbutowiec już lecimy inną trasą, dobra. O matko, przepraszam, nie chciałem otwierać się po raz drugi. Jedziemy. Następny przystanek. Warszawska. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. Warszawska. Dobra, zrobimy to trochę szybciej. Z ciebie guzik jednak zwany. Ciebie guzik zrobiony, jedziemy. Następny przystanek. Mrożka. Mrożka. Następny przystanek. Lwowska. Och, i tak właśnie wygląda przekroczenie prędkości o 2 km. Dlatego uważać. Dobrze, że to nie nabija tu kar czy coś w tym stylu, tylko to tak wygląda. Gdyby to było oparte też na punktacji, to ja już bym miał punkt. Za przekroczenie miałbym mandat.
albo upomnienie po prostu za przekroczenie prędkości. Więc uważać na fotoradara. To też by kosztowało mandatem, gdybym się nie cofnął. Lwowska. Następny przystanek. Żwiry. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. Żwiry. Znowu przewaliłem. Kurde, to nie jest pierwszy raz. Tutaj naprawdę. Kurde! Weźcie to cofanie, naprawcie w końcu, proszę. Właściciele. Tu naprawdę trzeba uważać. Następny przystanek. Cmentarz Mościce. Wjechaliśmy, o matko, wjechaliśmy odwrotnie, niż planowałem, ale dobra. Cmentarz Mościce. Nic się w sumie nie stało, żeby wjechać pod prąd. Znaczy, pod prąd. Żeby wjechać jakby poprawnie. Tylko, że teraz będzie ciężko wykręcić, dlatego zazwyczaj wjeżdżam pod prąd, tak jakby, żeby wyjechać tamtym wyjazdem. Nie ma to jak się walnąć z przyzwyczajenia, wjechać poprawnie tak jakby. Ale dobrze, że dzisiaj jeżdżę solówką, a nie przegubem, bo przegubem byłoby to najgorzej. Następny przystanek. Regulice. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe, trolejbusowe oraz do pociągów podmiejskich. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo jakiś trolejbus wywodowy uruchomić awaryjnie do na przykład do Lwówka. Już mogę taką zapowiedź tutaj otworzyć.
Dlaczego mówiłem o możliwości przesiadki na pociąg? Bo zespół stankowy tramwajowy znajduje się niestety tutaj. I jest tutaj możliwość przesiadki na pociąg, który zatrzymuje się na stacji Ostrołęka Regulice, więc no. Nie, nie Ostrołęka Regulice, Regulice po prostu, zapomniałem. To już jest poza Ostrołęką. Mój błąd, nie ma to jak się rozpędzić i źle powiedzieć. Regulice. I tutaj akurat jest przystanek dla autobusów i trolejbusów akurat. Kiedyś zdarzy się, że autobusy będą miały przesunięty przystanek tam, to będę musiał zmienić trasę licha. Następny przystanek. Zagórze. Chyba, że tam Zagórze 1 na razie. Nie, Zagórze 1. Kurde, czy ja musiałem sobie na tej linii dać przystanek Zagórze 1? Zagórze 1. Chyba pierwszy raz w historii tej serii zatrzymujemy się na tym przystanku. Tutaj przelatywałem, bo reszta moich linii z Custom Route nie posiada tego przystanku. Póki co. A wiem, że to nie jest zwykłe, więc będę musiał go dodać i uznawać go jako na żądanie przynajmniej. Następny przystanek. Zagórze. Zagórze. No i chyba serio będzie trzeba zrobić tamten przystanek jako na żądanie. Tak, o, widać ten przystanek w tle nawet. Dla mnie są za blisko te przystanki. To już tegoś pomiędzy Jaktorowem a Zagórzem jest dobra. Następny przystanek. Jaktoru. Na żądanie. Tylko dlatego, że przystanek tramwajowy jest tutaj na żądanie, więc... Dlatego i autobus też ma na żądanie. Jaktorów. Na żądanie. I trolejbusy. Następny przystanek. Kęty Kościół. Robimy ciepły guzik i jedziemy. Następny przystanek. Kęty Radusz. Możliwość przesiadki na inne linie autobusowe oraz trolejbusowe. Kęty Radusz. Idziemy dalej. Następny przystanek. Harbutowice. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. O ja pierdolę. Przepraszam. Harbutowice. Dobrze, że tramwaju nie ma, bo byłby problem. Trzeba, że nie muszę wycofywać póki co jeszcze. Wyjątkowo, normalnie nie powinien tak stanąć. No to jedziemy już dalej. Następny przystanek. Strzemieszyce Park and Ride. Możliwość przesiadki na inne linie autobusowe oraz do pociągów podmiejskich i dalekobieżnych. Nic bardziej mylnego, nie idzie prosto, pomija w ogóle Zagórzany.
Tak kiedyś właśnie jeździły 672 i 673. Wspólnie, zresztą dawna 673, czyli 256 dalej tak jeździ. Jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, dalej tak jeździ. Tędy w sensie tą drogą, ale w Strzemieszycach już nie nawraca na parkingu, tylko jedzie prosto. Bo zalicza sobie inny rejon. Strzemieszyce Park and Ride. Ten przystanek obowiązuje w kierunku Strzemieszyc. Boże, wróć. Kozanowa. Ten drugi po objechaniu z tamtego wjazdu i po objechaniu parkingu, przejechaniu parkingu, to obowiązuje w kierunku Kochłowic. Prosta trasa. Następny przystanek. Cichy kącik. To już będzie szybko, bo tędy już jeździ też trasa 156. Przepięty podjazd na wiadomo, ale zdarza się. Ops, zapomniałbym skręcić. Uznajmy, że to się nie wydarzyło. Grzecznie się cofnę. I poprawię ten skręt. Takie, ups, to się nie wydarzyło. Sorki. Teraz w prawo, bo jedziemy na Kozanów przez cichy kącik.
Cichy kącik. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe oraz autobusowe. Następny przystanek. Kozanów. Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe, autobusowe oraz trolejbusowe. Kozanów. Przystanek końcowy. Prosimy o opuszczenie pojazdu. Dobra, kochani, dziękuję, żeście byli i widzimy się w następnych produkcjach na kanale Dragonis 524. Jutro możecie się spodziewać odcinka z Warszawy Brudno. Krótkiego, ale jednak jakiegoś... Spróbuję coś tam nagrać po prostu tak z pół godziny tej sesji. Tyle. Mam nadzieję, że ktoś z was na tej sesji się też pojawi i będzie miał okazję wystąpić na odcinku przypadkowo. Jak nie, to trudno. Matko Boska. A to... Z mojej strony to tyle i do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, like, subskrypcja, dzwoneczek, byście otrzymywali powiadomienia i zaglądajcie do mnie na inne social media, wszystkie linki macie w opisie. Pytania do Q&A wysyłajcie mi na mój fanpage Artens Raid. Zapomniałem wspomnieć, możecie też wysyłać te pytania do mnie w wiadomości prywatnej na Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie. Wysyłajcie także pytania do Q&A w sekcji komentarzy. Koniecznie w sekcji komentarzy. Będę starał się akceptować w miarę możliwości tych pytań. Niech będzie jak najwięcej, ale mają być treściwe i realne. Nie wymyślone takie z dupy. Już o tym zaraz wspomniałem. I będę wspominać z grzeczności. Dobra, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Dzięki za dzisiaj. Heja!